wielkie brawa, Karolina Pikuła. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie na tej rzeczywiście wyjątkowo dziwnej do wypowiadania się sceny. Szanowni Państwo, powitanie już padło, ale ja raz jeszcze najmocniej pragnę podkreślić przede wszystkim podziękowania. Podziękowania za to, że możemy tutaj dzisiaj znowu być, a bez Państwa to wydarzenie, jak każde inne, nie miałoby żadnego sensu. Szanowni Państwo, to dzięki Wam z sukcesem, w szczególności na Podkarpaciu, zakończyliśmy jesienną kampanię, mając właśnie z tego regionu aż dwóch posłów, wymienionych już posła profesora Andrzeja Zapołowskiego i posła Grzegorza Brauna. Dziękujemy. Szanowni i kochani, znamy się z tej kampanii i z poprzednich, bo tak naprawdę do tej kampanii teraz idziemy dzięki Państwa wsparciu. Osoby tutaj najmniej widoczne, działacze, sympatycy, to osoby, bez których nie byłoby większych i mniejszych sukcesów Konfederacji, a teraz koalicji w tych wyborach, Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców. Drodzy Państwo, tak jak już dzisiaj mówiliśmy, idziemy zrobić wyłom. Idziemy rozwalić ten układ duopolu także w samorządzie. Jest alternatywa, bo jest Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Są także inni nasi działacze, których szukajcie na lokalnych listach, bo my nie startujemy tylko do Sejmiku i do Rady Miasta Rzeszowa. Idziemy do gmin. I brawo, tam też trzeba zawalczyć. Idziemy do powiatów, idziemy do miast i idziemy do sejmiku, by wspólnie zawalczyć o te nasze tradycyjne wartości w sercu naszej południowej ojczyzny, w sercu Podkarpacia, w Rzeszowie. Drodzy Państwo, ja raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie, które sprawia, że czuję się jeszcze bardziej zobowiązana, by jeszcze więcej dać od siebie w tej kampanii. W tej kampanii, w której startuję na urząd prezydenta naszego miasta. To nasze miasto i musimy o tym obecnie rządzącym przypomnieć. To nasze miasto, gdzie my, mieszkańcy i nasz głos powinien liczyć się przede wszystkim. Ja, drodzy Państwo, urodziłam się pod Krosnem. Od maleńkości wraz ze swoim szeregiem moich 6 młodszych sióstr, z moimi wspaniałymi rodzicami, mieszkamy na Podkarpaciu. Przyjeżdżając do męża, do Rzeszowa, pokochałam to miasto jak swoje rodzinne Krosno. Drodzy Państwo, tutaj żyję, mieszkam, tutaj się kształcę, pracuję, a przede wszystkim, tak jak i wy, i obecne tutaj dzieciaczki, wychowuję i chcę, by moje dzieci wychowywały swoje dzieci. Chcę, by nie wyjeżdżano z Rzeszowa. Chcę, by chciano tutaj rodziny mieszkać, by dobrze się tutaj żyło, by nie brakowało miejsc dla naszych dzieci w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach, w dobrze funkcjonujących szkołach, w szpitalach, w domach kultury i wszędzie, gdzie chcemy i możemy korzystać z tego, co daje nam życie w naszej lokalnej społeczności. Drodzy Państwo, byliśmy z rzeszowianami w momencie, gdy to wszystko się zaczęło, gdy cyrki odbierania tego, z jakim hasłem idziemy do tej kampanii, czyli łączy nas wolność, było nam odbierane. Prawo do normalnego życia, prawo do normalnego funkcjonowania. Byliśmy przy przedsiębiorcach, którym zabroniono pracy. Walczyliśmy w ramach akcji Otwieramy z szeregiem osób tutaj obecnych i nieobecnych. Walczyliśmy o podkarpackie szpitale, o personel medyczny przymuszany do wiadomo czego, o szkoły pozamykane i samorządy i władzę centralną, które wykazały się ogromną niegospodarnością. O szpitale, o to wszystko, co było nam odbierane. Później, drodzy Państwo, różne rzeczy działy się po drodze, ale w imię tak zwanych terenów zielonych i tego, że nasze miasto niestety zabudowuje się za mocno w centrum, chciano wywłaszczyć ludzi z ich własnej ziemi.
by tereny państwa, jak posiadacie jakieś na obrzeżach miasta, na gminach dołączonych do Rzeszowa, zamienić je w tak zwane tereny zielone, zabraniając rozbudowywania się tam, czy robienia nawet z jakiegoś zwykłego garażu. Do takich rzeczy posuwała się nasza władza i tego broniliśmy. I będziemy bronić dalej. Drodzy Państwo, my na Podkarpaciu mamy nasze lokalne bazarki, tak jak i w całej Polsce. W ramach fundacji, w której działam, Rolnik Handluje, wspieramy takie miejsca. Wspieramy lokalnych producentów, a przede wszystkim to, co teraz tak mocno jest zagrożone, czyli rodzimą, polską, zdrową, lokalną żywność. Broniliśmy tak samo razem z mieszkańcami, razem z pracującymi tam handlarzami, Bazarka Balcerek i będziemy bronić wszystkich innych miejsc, w których właśnie kult tego, gdzie nasze dzieci mogą powąchać, zobaczyć, zakupić zdrową żywność, się rozwija. Bo dzięki lokalnej przedsiębiorczości miasto się rozwija. Miasto nie ma, tak samo jak centrala, swoich pieniędzy. Żyjemy i funkcjonujemy tylko dzięki temu, co sami wypracujemy. I przedsiębiorczość rzeszowską trzeba wspierać i to będziemy dalej robić. Drodzy Państwo, mieszkam tutaj i wiem, jak podnieść jakość naszego życia, jak zwalczyć patologie będące w naszym mieście, a jedną główną z nich jest patodeweloperka. Patodeweloperka, na którą nie ma naszej zgody. Miasto musi się rozwijać i chcemy, by Rzeszów był prawdziwą metropolią naszego województwa i znowu przywrócić mu prawdziwy sens nazwy, o której się o nas mówi, stolicą innowacji. Mam dzieci, żyję tutaj, więc wiem, jak zadbać o przyszłe młode pokolenia, które tak bardzo zaniedbuje obecnie władza. Ogłosiliśmy Rzeszów strefą wolną od Zielonego Ładu, bo nie chcemy takich obłędów w naszej Radzie Miasta i co najważniejsze, jesteśmy, drodzy Państwo, drużyną. Nasza ekipa do rzeszowskiego ratusza to wspaniali ludzie. To wspaniali ludzie oddani sprawom miasta. I jednym z nich, otwierających naszą listę do Rady Miasta właśnie z okręgu numer 1, jest Tomasz Lęcznar. Przedstawiciel Ruchu Narodowego, a przede wszystkim przedsiębiorca i działacz społeczny. Idziemy razem do wyborów ze specjalistami w innych dziedzinach, a są nimi inżynierowie, byli samorządowcy i działacze społeczni. Proszę o brawa, pan Jacek Kiczek. I osoba tak najbardziej, myślę, doświadczona z nas wszystkich w działalności społecznej, politycznej, samorządowej. Człowiek, który wciąż z wielkim sercem oddaje się ludziom. Były wiceprezydent naszego miasta, pan Wiesław Walat. Drodzy Państwo, jesteśmy drużyną. Mówimy nie dla ideologii, mówimy nie dla chorego działania wbrew ludziom w całej Polsce, a przede wszystkim u nas w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Chcemy, by Rzeszów się bogacił, rozwijał, a ja, drodzy Państwo, chcę być prezydentem dla wszystkich. Szanuję innych ludzi, szanuję ich inne podejście do wielu spraw, lecz te różne światopoglądy nie mogą stanąć nam na drodze, by budować bezpieczeństwo, rozwój i rozkwit gospodarki naszego miasta. Kończąc, proszę Państwa bardzo serdecznie o pomoc w tej kampanii, o oddanie głosu na naszą drużynę, a także proszę o oddanie głosu na mnie. Obiecuję, że go nie zmarnuję. I drodzy Państwo, z uwagi na to, że pewnie część z Państwa wie, część już składała życzenia, w tym tygodniu urodziny obchodzi się cały tydzień. Miał urodziny nasz poseł, prezes Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun. Nie będę śpiewać, ale zaśpiewajmy razem dla niego właśnie 100 lat. Bóg zapłać serdeczne. Bóg zapłać, to jest konwencja samorządowa. Precz z kultem jednostki. Precz z kultem jednostki. 100 lat wszystkim tutaj, tak? I żebyśmy dożyli prawdziwie wolnej, potężnej Polski. Czyli pierwszy aplauz na stojąco mamy już za sobą.